Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku opowiadania o tym, jak bawiłem się w Wikinga. Pamiętajcie, zawsze każdy odcinek oglądacie na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie oglądaliście wcześniej serialu, to nie oglądajcie moich odcinków, bo podczas moich opowiadań wkrada się bardzo dużo spoilerów i nie chciałbym się czuć źle z tym, że zdradzę wam fabułę. Na początku chciałbym przeprosić, bo obiecałem wam, że postaram się nagrać jeszcze odcinek plenerowy. Niestety pogoda w tym tygodniu nie przysłużyła się i nie udało mi się takiego odcinka nagrać. Mam nadzieję, że któreś następne jeszcze plenerowo się pojawi i pokażę wam miejsca wokół mojego miejsca zamieszkania. Jest naprawdę pięknie. Ale nie przedłużam i zaczynamy. Pierwsza scena tego odcinka wskazuje, że polska grupa Wikingów podążająca za Ragnarem i Haraldem Pięknowłosym to zwiastuje coś szczególnego. I don't want to touch your raw nerve, King Ragnar, but I understand that your brother betrayed you. So what do you suggest we do? I suggest we do the obvious. But we protect our heads. As we force our way through. W tej scenie Travis, czyli Ragnar, pokazuje jak zwykle swój talent komediowy. Widzicie ten róg przyłożony do głowy na tej scenie? Tego nie było w planie. To wymyślił sam Travis. Trzeba tę scenę było powtarzać kilkakrotnie, ponieważ co chwilę ktoś wybuchał śmiechem, kiedy Ragnar robił ten ruch z tym rogiem. W poprzednim odcinku opowiadałem o Marcie. O Marcie, która pojawiła się w pobliżu Lagerty. Ona przyjeżdżała na plan i bardzo się z tego powodu cieszyła, że pozwolono jej zagrać w kilku ujęciach z Lagertą. No i powiem wam, że ta przyjaźń nie skończyła się zbyt dobrze dla Marty. Marta nagle przestała pojawiać się na planie. Okazało się, że została zabita. A sam osobiście uczestniczyłem w spaleniu jej zwłok. Więc widzicie, nie zawsze być dobrze statystą blisko głównego bohatera. Jeśli już o Marcie mówię, przypomniała mi się jedna historia związana właśnie z Martą i z Robem. Rob to jest ten Irlandczyk, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, że zamienialiśmy się młotem, takim wielkim młotem i nieśliśmy go podczas jednej sceny. Rob, Irlandczyk, który miał taki imperatyw, żeby nauczyć się wszystkich języków świata. No wiadomo, rozpoczął od tych europejskich, z którymi miał kontakt, czyli litewski, rosyjski, czeski, słowacki, oczywiście polski, trochę niemieckiego. Bardzo dobrze mu to wychodziło. Uwielbiałem Roba, kiedy podobała mu się jakaś dziewczyna. I bardzo często przychodził na przykład do nas, bo mu się podobała jakaś Polka. Czasami przychodził również do mnie i prosił na przykład o przetłumaczenie zwrotu You look like a little angel. Albo jakkolwiek. Zwroty były czasami śmieszne. Staraliśmy się przetłumaczyć te zwroty najbardziej możliwe do przełknięcia przez Polaków. No i teraz wyobraźcie sobie takiego dużego Roba, mojego wzrostu, mojej budowy ciała, który podchodzi do jakiejś Polki i łamanym językiem polskim stwierdza: a wygląda się jak najsłodsza landryneczka.
No, dużo kobiet z tego powodu zamierało, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Pamiętam kiedyś, jak Rob poprosił mnie o wpisanie fonetycznie tego, co mu przekazałem, do jego telefonu. I ja mu tam miałem wpisać i znalazłem, że miał pliki pozakładane, których miał po niemiecku swoje zwroty, miał po łotewsku, litewsku, rosyjsku, wszystko fonetycznie. I wracając do Marty, któregoś razu rozstawili nas, Roba po jednej stronie z Martą. Ja stałem gdzieś po drugiej stronie i słyszę, że Marta z Robem zaczynają, że o czymś rozmawiają bardzo intensywnie, a Marta była z tych osób, które potrafiły naprawdę wypowiedzieć bardzo dużo słów na minutę. I kiedy przyszło cięcie, usłyszałem, doszły do mnie polskie słowa. To znaczy, że Marta z Robem rozmawiała po polsku. Więc ja uśmiechnięty, biegnę do Marty. Marta mówi: O, Roland, poznaj Roba. Ja mówię, że ja Roba znam. A ona do mnie w tym momencie mówi: Roland, a skąd jest Rob? Z której części Polski? Bo on ma taki dziwny akcent. Zacząłem się śmiać. Przetłumaczyłem Robowi, o co się ona mnie pytała. Oczywiście Rob zaczął się również śmiać i powiedział coś w stylu: Nie wiedziałem, że mój Polska jest taki dobry. No i oczywiście całą sytuację podsumował swoim ulubionym zwrotem, gdy witał się z jakimkolwiek Polakiem, mówiąc mu: Co tu robisz, ty śmierdzący cyganie? Ulubiony zwrot Roba. W międzyczasie, zanim spaliliśmy Martę po tym, jak zginęła, mieliśmy taką scenę z łańcuchami, gdzie wpływają statki, Rolo rozciąga łańcuchy i statki się przewracają. Niestety nie miałem okazji brać udziału w tych scenach. Po prostu nie wiem, może byłem za gruby i nie chcieli mnie, żebym nie pływał po powierzchni, tylko żebym zatonął. Jakkolwiek nie było mnie, ale dostaliśmy e-maile po tym dniu filmowym z informacją, że ktoś ze statystów nagrał tę scenę z plaży i opublikował w internecie. Zrobiła się wielka afera. Przez kilkanaście dni były pełne kontrole naszych telefonów. Nie kazano w ogóle wyciągać telefonów na planie. Wiecie, ja wam mówiłem, Wikingowie zabraniali, produkcja zabraniała korzystania z telefonów komórkowych. Nie traktowali tego zbyt poważnie. Mogliśmy sobie robić zdjęcia, ale uważacie, że to było fair? Opublikowanie, jeszcze zanim w ogóle była premiera, opublikowanie tego, co działo się na planie. Szczególnie, że była to bardzo poważna scena. To była kluczowa scena dla tego odcinka, to była może nawet kluczowa scena dla połowy sezonu. Wtedy dostaliśmy informację, że ta scena musi zostać powtórzona w całości, więc cała produkcja miała straty i jeden dzień filmowy. Było tam zaangażowane bardzo dużo statystów, było tam zaangażowane bardzo dużo kaskaderów. Pamiętajcie, że te statki były przewrócone w wodę. No, to wymagało dużego nakładu pracy i cały dzień filmowy trzeba było powtórzyć. Ostatecznie nie wiem, czy weszły te sceny z tego pierwszego dnia, czy z tego powtórzonego. Nieważne, co nie zmienia faktu, że wiemy o tym, że sceny były powtarzane. Później spaliliśmy Martę. Stałem bardzo blisko tych ognisk. Było tak gorąco, że topiły się tarcze. Musieliśmy się odsunąć na pewną odległość od tych ognisk. Było bardzo zimno na dworze, ale kiedy stanęliśmy przy tych ogniskach, wytworzyła się tak wysoka temperatura, że było naprawdę nam ciężko wytrwać do finałowego cięcia. Na szczęście zrobiono to w jednym lub w dwóch ujęciach i mogliśmy uciekać od tej wysokiej temperatury, żeby nam się nie popaliły nasze włosy, czy tarcze, czy toporki. No i nadchodzi jedna z moich ulubionych scen.
Dzień zdjęciowy zaczął się jak każdy inny. Pokręciliśmy się trochę, pokręcili trochę ujęć. Kazali nam wszystkim wyjść z planu całkowicie. Wysłali nas na jedzenie. Zazwyczaj, kiedy catering był tak daleko, że musieliśmy kilkaset metrów spacerować, woleli nam przynieść w pudełkach. Tym razem wysłali nas do bazy. Przyszła część asystentów reżysera i pobrali większość kobiet, które były wtedy na planie, i jakichś starszych wikingów. Za chwilę zawołali nas. Kiedy przyszliśmy w pobliże planu, nie wpuścili nas bezpośrednio na plan. Zatrzymali nas przed, my tylko widzieliśmy, że ta sama wioska, w której pracowaliśmy od rana, została spowita mgłą i dymem. Rozstawili nas wokół wioski i reżyser opowiedział nam historię. Kiedy walczyliśmy na łodziach, doszło do ataku na naszą wioskę. Przyjechali obcy rycerze i splądrowali wioskę, pozabijali i ranili naszych. I teraz naszym zadaniem było wbiec do wioski i szukać rannych, zabitych, oszukiwać nasze rodziny. Zadanie jak zadanie. Ale uwierzcie mi, kiedy wbiegłem do tej wioski, a biegłem z Bartem, o Barcie w ogóle wspomnę jeszcze później, to było bardzo ekscytujące. Wbiegliśmy do tej wioski i nie wiedzieliśmy, co nas czeka w tej wiosce. I nagle zauważyliśmy, że leżą statyści. Ale powiem wam, w głowie, kiedy reżyser opowiedział nam całą historię, w głowie mi się zrodziło coś takiego, może ja jestem naprawdę tym wikingiem, który wraca z wojny, z bitwy i zastaję coś takiego i szukam tej swojej rodziny, szukam swoich krewnych, którzy może umarli. Biegałem po tej wiosce, podbiegałem do tych leżących statystów, którzy mieli rozczaskane głowy, którzy mieli krew na rękach, krew na ubraniach, leżeli twarzą do dołu, twarzą gdzieś powieszeni na jakichś ławkach. Wyglądało to niesamowicie, bardzo ekscytująco. Byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Wiadomo, że po każdym cięciu było coraz gorzej, coraz gorzej. To znaczy, mijała ta ekscytacja tym wszystkim. Nie chciałbym się nigdy znaleźć w takiej sytuacji w rzeczywistości. Oczywiście później zdarzały się śmieszne również sceny, ponieważ było pełno dymu. Nie wiedzieliśmy, gdzie biegniemy. Nie wiedzieliśmy, gdzie są rozstawione kamery. Kilka razy zdarzyło mi się biec wprost na kamerę, gdzie oczywiście nie wiedząc o tym, że tam będzie kamera, każdy robi, zatrzymuje się, robi przerażenie. No niestety wtedy się słyszało zazwyczaj cut i musieliśmy powtarzać, bo ktoś wbiegł na kamerę. Mi samemu zdarzyło się wbiec trzykrotnie. Dwukrotnie wbiegłem na kamerę, z którego jest to ujęcie, które teraz wam pokażę. Tak, i wbiegałem w momencie, kiedy Floki się nachylał nad Helgą. Ja stawałem oko w oko z kamerą. Tych ujęć też nie zobaczycie w filmie. A teraz wam opowiem o sytuacji, która była jedną z najgorszych, które mnie spotkały na planie. Jak wspominałem, nienawidzę krwi, sztucznej krwi. No i teraz ta scena. So many women. Dzień był wtedy ponury. Było zimno, cały dzień była mrzawka. Nie padało. Mrzawka. Te drobne kropelki dostawały się wszędzie w ciele. Przeżerały skóry nasze, te, które mieliśmy ubrane. Było bardzo nieprzyjemnie. Nie można było nigdzie usiąść, bo wszystko było mokre. Wiał wiatr, który był po prostu nieprzyjemny. Pokręciliśmy trochę jakichś innych scen i wezwano nas na plażę. Kazano nam się porozkładać na plaży.
w bardzo dziwnych pozycjach. Ja osobiście musiałem leżeć na kimś, na czyichś nogach, ktoś mi leżał na ręce. Kiedy już się położyliśmy, to ekipa chodziła, sypała nas piaskiem. Następnie polewali nas wodą. Tak, normalnie, taką zimną wodą. I uważacie, że to może być najgorsze? Nie. Otóż może być jeszcze gorzej. Za chwilę przychodzi ekipa z pompami i pompują na nas krew. Litry krwi. Jak już wspomniałem wcześniej, krew to jest taka lepka, czerwona maź, która ma konsystencję miodu. Przykleja się do skóry, do włosów, do wszystkiego, co jest tylko możliwe. Ona nie ścieka, ona jest okropna. Nienawidziłem krwi. I oblewają nasze całe ciała, włosy, buty, skórę, oblewają tą krwią. I czy może być gorzej? Oczywiście, że może. Kiedy ktoś wpada na pomysł, że to musi być realne i trzeba nas posypać jeszcze do tego piaskiem. Tak. Piasek, woda, krew, piasek. Cudowna kompilacja tego, czego nienawidzę. Następnie leżenie przez kilkadziesiąt minut, może 30, może 40 minut, kilka powtórek, dopóki państwo Rollo, czyli pan Clive z panią Polańską, nie sprawdzą, czy wszyscy umarli. Nie wiem, czy mam się czymś szczycić. Clive potknął się o mojego buta, gdy leżałem na tej plaży. Ten gruby brzuch, który zobaczycie za chwilę jeszcze raz, to jestem ja. So many women. Jak już wspomniałem wcześniej o barcie, z którym spędziłem cały dzień, tym dniu filmowym, gdzie wbiegaliśmy do tej wioski. Bartek. Powiem wam, bardzo ciekawa osobowość. I najlepsze jest to, że Bartek mieszka w Waterford, na południu Irlandii. I Bartek pracuje aktualnie w Muzeum Wikingów w Waterford. Jak dostał tę pracę i czy w ogóle doświadczenie z planu Wikingów i jego wygląd miały wpływ na to, że akurat on tam pracuje? Dzisiaj rozmawiałem z Bartkiem przez telefon i Bartek zgodził się na nagranie z nim materiału. Więc czekajcie. Na pewno materiał będzie ciekawy, bo Bartek na pewno będzie miał dużo wam do opowiedzenia. Na tym skończę opowiadanie o odcinku 7 serialu Wikingowi, ale ja nie chcę jeszcze skończyć tego odcinka. Mam ochotę wam opowiedzieć jedną śmieszną historię. Otóż na pewno o tym wspominałem w odcinku pierwszym, że na portalu wykop.pl miałem swoje AMA, czyli Ask Me Anything. Dostałem prywatną wiadomość, ponieważ oczywiście w tych odpowiedziach gdzieś zawarłem informację, że jeśli ktoś chce odwiedzić Irlandię, to ja zapraszam. Mogę służyć jako przewodnik po miejscach, gdzie kręcono Wikingów. I napisała do mnie jedna dziewczyna, Magda, że ona by bardzo chciała przylecieć do Irlandii i ona zresztą już ma bilety i czy ja bym mógł być przewodnikiem. No oczywiście, że się zgodziłem, bo w końcu jak obiecałem, tak się zgodziłem. Magda przyleciała. Pech chciał, że nie mogłem im poświęcić im. Dlaczego im? Ponieważ Magda przyleciała z koleżankami. Nie mogłem im poświęcić dużo czasu, bo pechowo, szczęśliwie pechowo, w ten weekend, w który one były, zostałem zaproszony do wzięcia udziału w filmie promocyjnym 4. sezonu serialu Wikingowie. Kręciliśmy to w studiu w Ashford. Zresztą zobaczcie ten klip. The words of the gods, but their power. That danger is everything. This I have always known. Look at what power has given me since I invaded Paris. No i dziewczynom poświęciłem cały piątek. Obwiozłem je tam, gdzie mogłem obwieźć. I powiedziałem, że sobota, niedziela niestety jestem zajęty, jestem w studiu w Ashford i nie będę mógł im towarzyszyć. Oczywiście Magda bardzo napierała na to, żeby pojechać do studia. Ja jej mówię, że to jest niemożliwe, ponieważ na wjeździe do studia jest strażnik, który sprawdza wjeżdżających. No i Magda powiedziała, dobrze, to one sobie pojeżdżą same. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy w połowie dnia
siedzę sobie na krawężniku na zewnątrz studia, piję kawę i słyszę: cześć, Roland. Na początku nie wierzyłem swoim uszom, bo usłyszałem głos Magdy. Za chwilę ją zobaczyłem. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Na początku się przestraszyłem, bo bałem się, że mogę mieć jakieś problemy, że kogoś zaprosiłem na plan. Wyobraźcie sobie, co dziewczyny zrobiły. Magda pojechała do wypożyczalni i wypożyczyła Nissana Qashqai rocznik wtedy bieżący. Ładnie się ubrała, założyła ciemne okulary i pojechała do studia. Przejeżdżając przez strażnicę, kiwnęła strażnikowi. Strażnik spojrzał się, otworzył jej bramkę i pozwolił wjechać bez pytania. Tamtego dnia na planie w studiu były trzy ekipy. Pierwsza ekipa była ta standardowa, która jest zawsze w Ashford. Drugą ekipą była ekipa, która kręciła promo. I jeszcze była trzecia ekipa. Trzecia ekipa, która robiła reportaż, czyli filmowała to, jak się filmuje. I to było szczęście dziewczyn. Po prostu te trzy ekipy się nie znały i każda z ekip myślała, że te dziewczyny to są z innej ekipy. A te dziewczyny były na tyle cwane, że weszły do studia, chwyciły pierwsze lepsze dokumenty, które leżały, i się okazało później, że to był scenariusz tego filmu promocyjnego. Chodziły z tym scenariuszem w ręku, z aparatem, robiły zdjęcia i wszyscy byli przekonani, że one są po prostu z innej ekipy. Dziewczyny poszły do wioski, porobiły sobie zdjęcia, zbliżenia i wyobraźcie sobie sytuację, że prawie zostały zdemaskowane. Jeden z taksówkarzy zauważył, że jest to obcy samochód, który nigdy się nie pojawiał wcześniej na produkcji. I już chciał zrobić aferę i wszedł za dziewczynami do studia, żeby się zapytać, kim one są. Tylko że dziewczyny w międzyczasie, chodząc po studiu, rozmawiały z różnymi osobami. I między innymi rozmawiały z jedną z dziewczyn z produkcji. I podczas kiedy taksówkarz przyszedł wyjaśnić tę sprawę, a dziewczyna z produkcji, którą taksówkarz znał, potwierdziła, że tak, te dziewczyny są ze mną. Tym sposobem dziewczyny miały rewelacyjną wycieczkę, ponieważ pozwiedzały miejsca, gdzie kręcili Wikingów, przyjechały do studia w Ashford, gdzie były świadkami kręcenia promo, spotkały Travisa, spotkały Lagertę, porobiły sobie z nimi zdjęcia. Gdyby ktoś mi opowiadał tę historię, nie uwierzyłbym, że jest taka możliwość. Dziewczynom się udało. Przypuszczam, że w inne dni pewnie by się to nie udało, ale miały wielkie szczęście, spróbowały i pewnie są szczęśliwe. Wracając do tego promo, bardzo żałuję, że dużo rzeczy zostało wyciętych, niepokazanych. Otóż ta trzecia ekipa, o której wspominałem, czyli ta reportażowa, chodziła wszędzie wśród nas, przeprowadzała wywiady ze statystami, przeprowadzała wywiady z aktorami. Po którymś jedzeniu stwierdziłem, że jestem już zmęczony i poszedłem położyć się spać w krzaki. No i wiecie, jestem już w takim letargu, że niby słyszysz, co się naokoło dzieje, ale już nie masz, już wiesz o tym, że prawie śpisz. I nagle słyszę śmiech. Wszyscy się śmieją, śmiech narasta. No, zmusiłem się w końcu z zupełnej ciekawości zobaczyć, o co chodzi. Otwieram oczy i w tym momencie widzę nade mną obiektyw. W takiej odległości obiektyw kamery. Znaleźli mnie w tych krzakach, postanowili sfilmować, a wokół stali statyści, którzy się po prostu śmiali. I wiecie o tym, że tego nie pokazali? Wycięli to. Mnie śpiącego. Ale też były fragmenty, na przykład gdy ktoś rzucał z okna, prawdopodobnie był to Aleksander, czyli Bjorn, rzucał w Travisa owocami, prawdopodobnie były to jabłka, i Travis stał na cwaniaka i szydził z Bjorna, że nie może w niego trafić. Oh.
muszę na chwilę wrócić do poprzedniego mojego odcinka, bo podczas szukania tego materiału znalazłem nagranie, gdzie prawdopodobnie kręci to Bjorn ze swojej łódki, gdzie był z Travisem, z Ragnarem, gdzie rzucają w drugą łódkę. O tym zresztą wspominałem w poprzednim odcinku. I znalazłem takie nagranie. Nie wiem, czy to było z tego dnia, w którym ja akurat byłem i rzucali w naszym kierunku, ale wiecie, takie wojny się odbywały dosyć często na tych łodziach, więc jakkolwiek, możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Look, you got a good broadside shot here. Oh no! Oh! Jak widzicie, każdy na statku musiał trzymać się na baczności i mieć w pobliżu tarczę, żeby się nią ochronić. Dobrze, na dzisiaj już koniec. No i oczywiście kończąc tę historię, proszę Was o subskrypcję. No i jak Wam się podobał ten odcinek konkretny, kliknijcie tą łapkę w górę. A może macie jakieś pytania dotyczące statystowania w serialu Wikingowie? To ja chętnie na takie pytania odpowiem. Do zobaczenia.